Piątkowy poranek powitał mieszkańców regionu kolejnym obfitym opadem śniegu. Na wielu drogach pod warstwą świeżego śniegu mieliśmy dzisiaj zmrożone błoto pośniegowe. Na Nawierzchnia Krajowej Ósemki na odcinku Suwałki-Budzisko stała się pułapką, w którą wpadł kierowca tira zmierzającego w kierunku przejścia granicznego. Na dwa kilometry przed Szypliszkami nie dostosował on prędkości do trudnych warunków panujących na drodze i na skutek braku ostrożności wpadł w poślizg. Żarówkę zniosło na przeciwległy pas ruchu i w konsekwencji doszło do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym dostawczakiem, którego kierowca z obrażeniami został przewieziony do suwalskiego szpitala. Droga do granicy zablokowana była przez kilka godzin. Aktualna aura to dopiero wstęp do tego, co zgotuje nam pogoda w przyszłym tygodniu. W nadchodzącą sobotę i niedzielę słupki rtęci w sumałkach mogą spaść do wskazania minus 8 stopni Celsjusza. W niedzielę przewidywane są kolejne opady śniegu, ale będą niewielkie. Od środy zacznie się natomiast kolejny odczuwalny spadek temperatury, która wahać się będzie od minus 8 do minus 14 stopni. Za tydzień, w sobotę, na dobre przypomnimy sobie, co to mróz. Synoptycy przewidują, że w weekend temperatura może spaść na Subalszczyźnie nawet do minus 20 stopni w ciągu dnia.